pierwszego liceum ogólnokształcącego Jan Długosz był jednym z 12 synów wybitnego polskiego rycerza, który w bitwie pod Grunwaldem wziął do niewoli komtura Markwarda Salasbadu, mordercę Witoldowych dzieci. Przyszedł na świat 1 grudnia 1415 roku w Brzeźnicy między Wieluniem a Radomskiem. Do szkoły parafialnej chodził w Nowym Mieście Kończynie, gdzie wyróżniał się zdolnościami i wielką pilnością. Jako mały chłopiec z upodobaniem słuchał opowieści o dawnych czasach, które snuli jego ojciec i stryj, uczestnicy Bitwy Grunwaldzkiej. W 13 roku życia znalazł się w gronie studentów Akademii Krakowskiej, kierowanej wówczas przez rektora Jana Dąbrówka. Tam, studiując między innymi słynne kroniki Wincentego Kadłubka, rozwijał swoje zainteresowania i talent przyszłego historyka. Po 3 latach studiów został pisarzem na dworze biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego. Już wtedy zwrócił na siebie uwagę swoją sumienną pracą, dokładnością i talentem organizatorskim. Szybko osiągnął wysokie godności kościelne i związane z nimi dochody. Już w 1436 roku został kanonikiem katedralnym krakowskim. Na dworze biskupa pracował od 1431 do 1455 roku śmierci kardynała. Zbigniew Oleśnicki cenił Jana Długosza, powierzał mu coraz bardziej odpowiedzialne funkcje i stanowiska dyplomatyczne. Młody pisarz, 21 lat młodszy od kardynała, stopniowo stawał się wiernym i zaufanym dworzaninem, prawą ręką biskupa, następnie biskupim współpracownikiem, powiernikiem i przyjacielem. Biskup właśnie Jana Długosza uczynił wykonawcą swojego testamentu, pomijając swoją rodzinę. O przyjaźni Jana Długosza dla Oleśnickiego świadczy jego zachowanie w czasie, gdy Kazimierz Jagiellończyk odsunął biskupa od rządów. Jan Długosz trwał wiernie przy swoim przyjacielu, ponosząc poważne konsekwencje ze strony bezwzględnie działającego króla. Mimo różnych nieporozumień po 1463 roku, król nie zrezygnował z usług wytrawnego dyplomaty i w następnych latach powierzał mu ważne misje polityczne. Dowodem tego, jak bardzo król cenił uczciwość, rozum i talenty Jana Długosza, było powierzenie mu funkcji wychowawcy synów królewskich. O wierności Jana Długosza wobec Zbigniewa Oleśnickiego świadczy fakt, że swoją historię Polski, dzieło życia, zadedykował zmarłemu biskupowi, co nie mogło przynieść Długoszowi żadnych korzyści, ponieważ zmarły nie był lubiany ani w latach swojej początkowej działalności, ani późniejszych, ani w kołach dworskich, ani przez szlachtę. Jednak Długosz nie zachował się tak, jak życzyłby sobie król Kazimierz Jagiellończyk i nie zawahał się tym gestem wyrazić szacunku człowiekowi, który wprowadził go w świat, a umierając zachęcił do napisania historii Polski. Jan Długosz, polityk i dyplomata. Będąc w służbie Oleśnickiego, Długosz brał udział w misjach dyplomatycznych. Jeździł na Sobór do Bazylei w 1435 roku do Włoch. Uczestniczył w wyprawie Władysława Warneńczyka po koronę królewską na Węgry. W 1440 roku brał udział w zabiegach Oleśnickiego o przyłączenie części Śląska do Polski. W latach 1464-1466 prowadził na polecenie króla akcję dyplomatyczną jako rzeczoznawca w rokowaniach polsko-krzyżackich przygotowujących warunki pokoju w Toruniu. W roku 1471 prowadził sprawę wprowadzenia na tron czeski królewicza Władysława. W 1473 roku uczestniczył w rokowaniach czesko-węgierskich w Nysie i Orawie, w 1475 roku w Nowym Sączu
oraz w 1478 w Wyszehradzie. Arcydziełem sztuki dyplomatycznej było uciszenie sporów i doprowadzenie do układu między królem węgierskim Maciejem Korwinem a Polską i Czechami w 1477 roku. Wymagało to wielu przemyśleń, zabiegów, rozmów i dalekich podróży. Jan Długosz, patriota i historyk. Oprócz gospodarki, budownictwa, dyplomacji, najsilniejszą pasją Jana Długosza było dziejopisarstwo. Pierwsze dzieło historyczne Długosza to Banderia Prutenorum, czyli Sztandary Wojsk Krzyżackich z Prus z 1448 roku. Opisał również herby polskie w książce Znaki albo Godła Królestwa Polskiego. Opisał w niej godło państwowe, godła ziem, biskupstw i najważniejszych rodów polskich. Uważano go za ojca polskiej heraldyki. Później pisał wiele żywotów świętych, m.in. świętego Stanisława i świętej Kingi, życiorysy biskupów, ale dziełem jego życia stały się roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, napisane w 12 księgach i wydane po raz pierwszy w 1615 roku. Dzieło swe rozpoczął w roku 1455, zachęcony przez kardynała Zbigniewa Oleśnickiego. Prace nad nim trwały do śmierci Długosza w 1480 roku. Zdając sobie sprawę z tego, jak trudne to przedsięwzięcie, nie pracował w pojedynkę. Zorganizował zespół, grupę wykształconych kleryków i młodych księży, którzy zebrali materiały, pisali robocze ujęcia. Najpierw opracowano dzieje najnowsze od 1410 roku, daty bitwy pod Grunwaldem. Żyli jeszcze świadkowie wydarzeń. W kancelariach królewskiej i biskupiej było wiele materiału pisanego. Trudniej było opisać wcześniejsze stulecie. Długosz przeszukiwał biblioteki i archiwa klasztorne. Korzystał z kronik zagranicznych, aby wreszcie zgromadzić materiał kronikarski od dawnych dziejów Polski. Ambitny autor starał się umieścić dzieje Polski na tle dziejów europejskich. Bardzo starannie zredagował napisany piękną łaciną wstęp, w którym zawarł tak naukowy opis geograficzny, że przyznano mu tytuł Ojca Polskiej Geografii. Dzieło Długosza to ogromny krok naprzód w dziele unowocześniania polskiej historii. Jan Długosz nie zdołał w pełni wykończyć swojego dzieła. Pozostawił je w rękopisie i bez tytułu. Ale mimo usterek jest to jedno z najwybitniejszych dzieł polskiej i europejskiej historiografii XV wieku. Szczytowe osiągnięcie średniowiecznego polskiego piśmiennictwa. W swym dziele zamknął Długosz całość wiadomości o dawnych i współczesnych mu dziejach Polski. Podał wiele danych z kronik i dokumentów innych krajów i narodów. Cały materiał starannie uporządkował. Jako pierwszy wskazywał na przyczyny wydarzeń historycznych i ich skutki. Wykorzystał wszystkie istniejące dokumenty, kroniki i księgi urzędowe. W swojej kronice Jan Długosz zawarł myśl, która może być mottem wszystkich historyków. Nie istnieje czyn tak sławny, tak podziwiany, którego by czas nie przyćmił oraz nie pamięć, jeżeli nie towarzyszy mu zaszczytny opis i światło pisarzy. Wychowawca i nauczyciel. Powierzenie w roku 1467 wychowanie królewiczów Długoszowi było starannie przemyślanym i mądrym krokiem Kazimierza Wielończyka. Król aprobował właściwe rycerstwu twarde metody wychowawcze Długosza. Doceniał pewność jego charakteru, kult dla męstwa, rycerskość i odwagę, jego gospodarność, wiedzę i umysł praktyczny. Miał nadzieję, że potrafi przekazać te cechy wychowankom. Szczególną rolę w kształceniu królewiczów odgrywa pisana wtedy wielka historia Polski w 12 księgach. Król Zygmunt I Stary na pewno od Jana Długosza nauczy się nie tylko pięknego pisania gotykiem, lecz także gospodarności. Jednym z wychowanków Długosza był również Bogusław, książę Pomorza Zachodniego, który zjednoczył Pomorze Zachodnie, zaprowadził ład i porządek, podniósł poziom gospodarki, a przede wszystkim przez wiele lat czynił staranie o przyłączenie ziem do Polski. Przez pewien czas wychowanie synów królewskich odbywało się na zamku w Nowym Sączu. Jan Długosz zmarł 19 maja 1480 roku w Krakowie.
pierwotnie pochowany w katedrze wawelskiej. W 1880 roku jego szczątki przeniesiono do krypty zasłużonych na Skałce. Z koniki Jana Długosza zaczerpnięta została misja naszej szkoły. Każdy tyle dłużem jest swej ojczyźni, na ile go stać, przy jego zdolnościach i siłach.